jest aktor, jak i on sam też jest aktorem. Wszystko ustawione, to jest aktor tutaj, Maciej. Tommy DiMasso to jest ta osoba. O, samej osobie w jakimś filmie słabym. Hollywood makes a change. Tu jest on. Cały ten świat jest tylko etapem, wszystko jest ustawione za ludzi poza sceną. To kilka niesamowitych połączeń z zamachów Lincolna i Kennedy'ego. Abraham Lincoln był wybrany na prezydenta w 1860. Kennedy był wybrany na prezydenta w 1960, 100 lat później. Abraham Lincoln został wybrany w 1846 do kongresu. Kennedy został wybrany w 1946 do kongresu, 100 lat później. Nazwiska Lincoln i Kennedy zawierają po 7 liter. Obaj szczególnie walczyli o prawa obywatelskie. Obie żony prezydentów straciły dzieci w czasie zamieszkania w Białym Domu. Obaj prezydenci zostali zastrzeleni w piątek. Obaj otrzymali postrzał w głowę. Obaj zostali zastrzeleni przez mieszkańców Stanów Południowych. Morderca Lincolna John Wilkes Booth urodził się w 1839 roku. Morderca Kennedy'ego Lee Harvey Oswald urodził się w 1939 roku, 100 lat później. Obaj mordercy byli znani z pełnego nazwiska. Nazwiska obu morderców składają się z 15 liter. Lincoln został zastrzelony w teatrze o nazwie Kennedy. Kennedy został zastrzelony w samochodzie marki Lincoln. Booth uciekł z teatru do magazynu i został tam zatrzymany. Oswald uciekł z magazynu i został zatrzymany w teatrze. Obaj zostali zastrzeleni przed rozprawą sądową. W obu przypadkach następcą prezydentów był południowiec. Andrew Johnson, następca Lincolna, urodził się w 1808 roku. Lyndon Johnson, następca Kennedy'ego, urodził się w 1908 roku, 100 lat później. Obaj następcy nazywali się Johnson, przy czym samo nazwisko Johnson ma wartość 33 w numerologii. I tak żyjemy sobie w świecie 33 pełnym niesamowitych przypadków, możliwości zdarzeń.